Miliony ludzi w Europie już dzisiaj odczuwa skutki polityki energetycznej. Miliony Europejczyków z własnej kieszeni płacą za marzenia eurokratów. Od 2026 roku każdy z nas będzie dotknięty wzrostem cen energii elektrycznej. Nasz kontynent przestanie się rozwijać, a Europa pozostaje w tyle za gospodarkami Chin i Stanów Zjednoczonych. To wynik zielonego szaleństwa narzuconego państwom członkowskim niestety przez Komisję Europejską. Zielony Ład dławi naszą gospodarkę. Inwestycje w panele słoneczne, pompy ciepła czy wiatraki to w 90% wysyłka pieniędzy do Chin, bo to ich firmy przodują w tych technologiach. Mało, gdy my niszczymy nasz przemysł węglowy i zamykamy kopalnie, to w Azji powstaje co tydzień nowy blok węglowy. Zielony Ład doprowadzi do biedy i do bezrobocia. Zamiast rozwijać swoje firmy, staniemy się montowniami dla chińskich producentów. Zamiast stawiać na dostępne w Europie surowce, uzależniamy się od chińskich dostaw. A jak bardzo to boli, pokazała pandemia. Czas zmienić kierunek, czas przywrócić Europę jej mieszkańcom. Czas zatrzymać Zielony Ład i cieszyć się suwerennością gospodarczą, bogactwem i rozwojem. Chcemy żyć i oddychać czystym powietrzem. Chcemy żyć w przyjaznym środowisku, ale to wszystko musi być i odbywać się zgodnie z regułami, powoli i nie kosztem i nie przymusem dla mieszkańców Europy.